Cześć! Dzisiaj do testu dostaliśmy dwa klasyczne motocykle, które mają nas przenieść w epokę motoryzacji naszych dziadków. Znane od jakiegoś czasu na naszym rynku Triumfa Scramblera oraz Kawasaki W800. Kuba, jeździłeś jednym i drugim motocyklem. Powiedz mi, co sądzisz o tych pojazdach? Obydwa motocykle przenoszą nas w dawne czasy. Czynią to w sposób perfekcyjny swoimi świetnie wykonanymi detalami. W przypadku Kawasaki jest to mini owiewka udająca wyścigówki z lat 60. Przednia tarcza hamulcowa udająca bęben bądź napęd rozrządu wałkiem królewskim. W przypadku Triumfa mamy wysoko poprowadzony wydech i krateczkę na przedni reflektor. Nawiązuje to do enduro, jakimi ścigali się nasi dziadkowie. Obydwa motocykle świetnie przyciskają się w korku, bardzo dobrze się prowadzą, są lekkie, przyjemne, niewymagające i tak naprawdę jedyne, co możemy im zarzucić, są to przeciętne hamulce, ale dla mało doświadczonego kierowcy wystarczające. Założyłeś tutaj ciekawą sprawę. Otóż na tych motocyklach bez problemu poradzą sobie mniej zaawansowani użytkownicy. W sumie wydając 30 tysięcy złotych na średniej klasy motocykl, można mieć coś nietuzinkowego, coś nieszablonowego, czyli właśnie takiego klasyka. A przez to, że jest to mimo wszystko nowoczesne rozwiązanie techniczne w obudowie retro, bez problemu można sobie nimi poruszać się na co dzień, dojeżdżać do pracy, śmigać w korku, co niekoniecznie oferują nowoczesne konstrukcje typu cruiser i chopper. Wydaje mi się, że te sprzęty są dużo bardziej uniwersalne. Te sprzęty są zdecydowanie bardziej uniwersalne, dużo lepiej prowadzą się w korku, mają wygodniejszą pozycję dla pasażera. Są to dużo, jeszcze raz podkreślam, dużo bardziej użyteczne motocykle na co dzień. Tak na dobrą sprawę nie odbiegają niczym od obecnie produkowanych naked bike'ów pod względem komfortu jazdy, osiągów, no i tak naprawdę radości z jazdem. Jeszcze warto zauważyć, że obydwa te motocykle generują w nas taką pierwotną radość z jazdy motocyklem. Bez systemów, bez kontroli trakcji, bez wszechobecnej elektroniki. Można powiedzieć, że jest to taki motocyklowy powrót do korzeni. Jeżeli chodzi o szczegóły techniczne, w obu przypadkach mamy dwucylindrowe rzędowe silniki o pojemności niecałych 900 cm sześciennych. Chociaż są to prawie litry, to ich charakterystyka nie jest zabójcza dla początkujących. Myślę, że śmiało może na taki motocykl wsiąść początkujący jeździec, który dopiero co zdał prawo jazdy i bez problemu sobie z tym sprzętem poradzi. Żeby jakoś to krótko podsumować, dwa całkiem fajnie wykonane motocykle, które nie kosztują worka dolarów, potrafią sprawować się jak zupełnie normalne, standardowe motocykle uniwersalne, a przyjemność, jaką dają z jazdy, przenosi nas w zupełnie inny świat. Co ty na to? Całkowicie się z tobą zgodzę. Jest to świetna alternatywa dla cruiserów i chopperów. Wielu ludzi, którzy po latach wracają do motocyklizmu, uważa, że najbezpieczniejszym i najlepszym, najspokojniejszym wyborem jest chopper lub cruiser. Całkowicie się z tą teorią nie zgodzę. Testowane motocykle są pod tym względem dużo lepsze, zapewniają dużo większą kontrolę, dużo większą łatwość powrotu do motocyklizmu. To co, myślę, że zakładamy skórę, orzeszki, gogle i ruszamy. Ja biorę chyba Scramblera. Okej, ja z przyjemnością wezmę Kawasaki.